Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Rozruszaj swój projekt STIK, to temat dzisiejszego. Znajduje się czat. Tam możecie zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej, zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, dajcie mi znać, ja postaram się szybko pomóc. I nie pozostaje mi nic innego. Życzę owocnego spotkania. Przekazuję głos pani Marcie. Dobry wieczór. Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak naprawdę w ten wieczór czwartkowy, słuchajcie, mamy godzinę czasu. To tak naprawdę nie jest dużo. Natomiast chciałabym się troszeczkę dowiedzieć w ogóle, kim jesteście, skąd jesteście, w ogóle czy nadajecie sami, czy może jesteście w kilka osób. Napiszcie coś trochę, bo jestem ciekawa, czy jesteście sami, czy może jesteście z nauczycielami. Pochwalcie się na czacie. Tak będzie mi jakoś fajniej, jeśli będę wiedziała też tak właśnie, o, z Tarnowa już ktoś jest. Słuchajcie, ja jestem teraz z Jastrzębia. Jastrzębia nadaje na Śląsku, na południu. O, Grupa Galaktyczne Lamy. Boże, jaka super nazwa, kilka osób. Sześć, super, witam was. Grupa The Last One. Też was serdecznie witam. Ciężkowy Dolarki, ale fantastyczne nazwy macie. Też jest po 6 osób. Świetnie, świetnie, cieszę się. To jesteśmy bardzo, bardzo dużą grupą. W ogóle jeszcze takie pytanie, czy ty sobie tam piszcie i w międzyczasie możecie odpowiadać. Jeszcze grupa Ekognomy, no fantastycznie. Słuchajcie, a pierwszy raz uczestniczycie w takim webinarze, czy już któryś raz z kolei w ogóle? Podlasie też jest, super. Witam naprawdę wszystkich. I czy to jest was pierwszy raz, czy drugi? Pierwszy, są pierwszy? Pierwszy raz, grupa The Last One. Mam nadzieję, że ostatni będą pierwszymi. Super, okej, okay, dobra. Dobra. To trochę się dowiedziałam. Słuchajcie, ja o sobie nie chcę za dużo mówić, bo ja jestem gadułą, mogłabym, ale tu jestem dla was i po to, żeby wam pokazać pewne narzędzia. Myślę sobie, że doczytacie sobie, a takie najważniejsze to chciałabym wam powiedzieć, że jestem nauczycielką języka niemieckiego. Oprócz tego chyba ważne jest też to, że jestem opiekunką samorządu uczniowskiego i że robimy bardzo dużo najróżniejszych projektów. I jeszcze, no i uczyłam w gimnazjum, a teraz już jest gimnazjum wchłonięte do szkoły podstawowej. A wy z jakich szkół jesteście? Jesteście z gimnazjum, czy może ponadgimnazjalnej, czy też jesteście teraz już w podstawowej wchłoniętej? Jak to z wami jest? Gimnazjum jest najlepsze, słuchajcie. Najlepsi są gimnazjaliści. Druga klasa, super. Gimnazjum, ale w szkole podstawowej. Doskonale was rozumiem. Okej, okay, super, dobra. To czyli już wiem, z kim mam do czynienia. Czyli jesteście takimi osobami młodymi, z którymi ja też tak naprawdę pracuję na co dzień, a od września przyzwyczajam się do pracy też z młodszymi. Tak na co dzień. Bo jest to dla mnie nowość. No dobra, to teraz słuchajcie. Wiem, Mögendeutsch, okej, okay. Gimnazjum ścieżkowe, super, niemiecki akcent, dobra. Słuchajcie, to tak, to się teraz rozgrzewamy właśnie i to jest ten początek. Później zaprezentuję wam kilka narzędzi i aplikacji, które mam nadzieję możecie korzystać i wykorzystacie w tym projekcie. I bardzo was proszę, jak macie swój fanpage na fejsie albo coś takiego, to weźcie mnie tam, znajdźcie i dawajcie mi znać, co takiego wykorzystacie z tutaj aplikacji, ponieważ nie ma nic lepszego niż fajne kampanie i reklamy na mediach społecznościowych. W tym jest moc i naprawdę można zwiększyć zasięg. Podam też jakieś przykłady zastosowania, czy też tutaj będziemy my sobie rozmawiać. Krótki instruktaż, ale ten instruktaż będzie tutaj na prezentacji. Praktyczne zastosowanie, o tym sobie też porozmawiamy. No i na koniec podsumowania i pytania, jeśli takie będą. Słuchajcie, a jakbyście mieli mi powiedzieć, że dzisiejsze webinarium, czyli to nasze spotkanie online, będzie udane.
jeśli, to jak byście dokończyli, no? Jak byście dokończyli? Taka jestem ciekawa waszych oczekiwań, czy jakie macie, to sobie zobaczymy potem na koniec. Czasem też się pytam moich uczniów, jakie mają oczekiwania na początku roku i potem na koniec semestru albo na koniec roku rozmawiamy o tym, co się udało. Czasem mi zapisują i porównujemy. To jest takie ważne, wiecie, żebyście wy sobie postawili pytania. Wasz projekt będzie udany, jeśli. Ja? I potem się zastanawiamy na koniec, czy ten projekt był udany, czy nie. Czy spełniliśmy to, co chcieliśmy, czy może nie, a może coś doszło. Okej, będzie ciekawie, nauczycie się nowych technologii. No ja taką mam nadzieję. Mam nadzieję też, że was zaciekawia. Dobra. Słuchajcie, tak wy sobie tam piszcie, a ja będę bardzo, bardzo ciekawie. Będzie bardzo ciekawie, okej, dobra. Mi się już w oczach mi nie słuchajcie. Dlaczego ten TIC w projektach? No właśnie dlatego, że słuchajcie, ja już tak od 6 lat wykorzystuję nowe technologie i jak zaczęłam je wykorzystywać, to w sumie zaczęłam je wykorzystywać właśnie przez młodzież. Dlatego, że to wy zaczęliście siedzieć na tych sieciach społecznościowych, scrollować monitory, ekrany, gdzieś tam być w tym internecie, a ja jeszcze nie. Dlatego jak zaczęłam mieć do czynienia z taką młodzieżą, to pomyślałam sobie, że muszę wejść do tego świata internetu, żeby zobaczyć, co wy tam robicie. I jak już weszłam między innymi na tego Face'a, tak już zostałam do teraz i tam zaczęło mnie interesować różne nowinki technologiczne, różne aplikacje, różne projekty i pracując z uczniami zaczęłam to wdrażać, nie tylko na niemieckim, ale właśnie na różnych projektach, które robimy, ponieważ świat internetu przewija się z tym światem realnym i skoro robimy plakat reklamujący nasz projekt na papierze, to dlaczego jeśli reklamujemy nasz projekt w internecie nie zrobić takiego plakatu cyfrowego? Jeżeli na przykład robimy ulotkę o projekcie, czy też zaproszenie, tak, w takiej formie papierowej, to dlaczego nie zrobić jej też cyfrowej i udostępnić w necie, po to, żeby miała szerszy na przykład zasięg. Także jest masa takich fajnych narzędzi, które gdzieś tam mogą ten świat, wiecie, zrównoważyć i jednocześnie dać jeszcze szerszy zasięg. Wy bierzecie udział, ważne jest właśnie to, żeby mieć zasięg do jak najszerszej grupy i żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, co wy robicie poprzez to, że pokażecie, że media społecznościowe można wykorzystać też w pozytywnych celach i jak wiele dzięki nim możecie się nauczyć. To jest chmura wyrazów. Czy kiedyś w ogóle wykorzystywaliście takie chmury wyrazów? Fajnie, to uśmieszki to znaczy, że jest okej, okay. Dobra, uśmieszki to znaczy, że jest świetnie, tak, nie, zdania podzielone, okej. Okay. Popatrzcie, taka chmura wyrazów to może być zlepek wszystkiego, o czym myślimy w danym momencie, bądź też zlepek najważniejszych dla nas rzeczy, na przykład w projekcie, czy też zlepek najważniejszych rzeczy, których się dzięki projektowi nauczyliśmy, czy też definicji, czy też jakichś innych informacji. To tak naprawdę zależy od was. Pokażę wam też łatwy, szybki i przyjemną stronkę do tego tworzenia. Taką, której nie trzeba Javy aktualizować, Flasha aktualizować, nie trzeba się martwić, z jakiej przeglądarki korzystamy, bo powiem wam, że to jest najważniejsze, żeby to działało i nie kosztowało nas zbyt dużo czasu. Więc popatrzcie, tutaj macie taki zestaw narzędzi, o nich będę chciała mówić. Boże, mam nadzieję, że się zmieszczę w tym czasie. Myślę sobie, mam przynajmniej taką nadzieję, że coś, dzień dobry, że coś już staliście albo coś znacie, przynajmniej ze słyszenia, dlatego szybciutko otworzę ankietę. Bardzo proszę, żebyście odpowiedzieli. Ankieta jest wielokrotnego wyboru i chodzi o to, żebyście napisali, które narzędzie znacie i używacie już, używaliście. Nawet jeśli raz używaliście, proszę zaznaczcie. Nie tylko znacie, bo słyszeliście, znacie i używacie. Jest wielokrotnego wyboru, no to do dzieła. Do dzieła, zaznaczajcie. Jest was sporo, więc bardzo proszę, abyście tam wszyscy, którzy mają dostęp, po prostu klikali. Aha, ja sobie widzę, jak to się zmienia. A tak w ogóle w międzyczasie na czacie, czy są tu też nauczyciele, którzy byli na webinarze dla nauczycieli? Bo jestem ciekawa, siedzicie sami, czy jesteście może z nauczycielami, albo może nauczyciele są podłączeni? Tak, pani Małgosia jest, okej. Okay. Tutaj nie, pani Asia też jest. Okej. Też, okej, dobra, tak przy okazji. Dobra, słuchajcie, jeszcze parę osób jeszcze. Jak ktoś nie może odpowiedzieć z różnych powodów, to po prostu napiszcie, bo może technicznie to się nie da.
Słuchajcie, zdecydowanie widzę, że chmura wyrazowa to praktycznie 50% z Was. Padlecik tutaj, kod QR, zaraz się dowiem. Learning Appsy, no bo to są te kody QR i Learning Appsy, to mi się tak wydaje, że to są takie najbardziej obcykane, chociaż niekoniecznie. Dobra, wiecie, to jest 20 osób, znaczy dobrze, słuchajcie, mam tutaj, większość z Was odpowiedziała, być może niektórzy mają jakiś problem techniczny. Dobra, czekamy. Czekamy. WordApp 50% z Was już jest ok, super, ktoś dołączył jeszcze, świetnie. Odpowiadajcie, odpowiadajcie, ja za chwilę Wam odpowiem. Dominik, widzę, że masz problem, ok, dzięki za informację na czacie. Tylko albo aż, słuchaj, niektórzy w ogóle nie używają, także wiesz, nie ma co tutaj w ten sposób zaznaczać. Dobra, słuchajcie, ja już zakończę głosowanie, udostępnię Wam wyniki. Widzicie te wyniki, więc jak widzicie, chmura wyrazów rządzi. Mamy też kody QR, mamy też Learning Appsy. Ok, ja już zakończę udostępnianie wyników i się troszeczkę spróbuję tego odnieść. Dobra, zakończyłam, już nie widzicie, zamykam, przechodzę do prezentacji. Więc dobra, lecimy, bo ja potem jesteśmy. Czas na ankietę, to już było, dobra. Słuchajcie, Answer Garden, czyli burza mózgów online. Popatrzcie, często z pewnością w projekcie macie tak, że trzeba zrobić burzę mózgów. No ja ostatnio robiłam prawie cały czas burzę mózgów. Albo temat projektu, albo tytuł jaki ma być, albo jak się ma nazywać nazwa grupy. Non stop coś się dzieje. I czasem robimy to oczywiście, wiecie, karteczki, bądź też do pudełeczka jakieś informacje, czy też głosujemy, zapisujemy na tablicy. Różne są sposoby. Natomiast czasem nie idzie to, po prostu nie ma szans, żeby to zrobić w tym realu, tak? Nie potrafimy nic wymyśleć, robimy, ale nic się nie dzieje. No i ja czasem na fejsie, w zamkniętej grupie, w której jesteśmy, zapodaję wtedy link do takiej burzy online, tak? Czyli tak jak teraz. Tu widzicie, jest Answer Garden, bardzo szybko się tworzy link, jak tak naprawdę wejdziecie na tą stronę, ja tu będę Wam podawać i na koniec też jeszcze otrzymacie zestawik. To tak naprawdę, jak wejdziecie na tą stronę, to bardzo szybko tworzy się za pomocą plusika tworzy się, pytanie się zadaje, a link podsyła się innym, i oni odpowiadają. Na przykład, poczekajcie, ja Wam teraz na szybko podam link, żebyście podali na przykład nazwy, jaka jest nazwa Waszej grupy. Ja to sobie przy okazji zaraz Wam szybko podam. Zobaczycie, ile mi to, zobaczycie, ile to trwa. Zaraz zobaczycie. Tak naprawdę nie wiem, czy ktoś liczył, ale mi się wydaje, że nie więcej niż 10 sekund. Zobaczcie, już utworzyłam, daję Wam link. Możecie kliknąć ten link i tam odpowiedzieć. Jak będziecie sobie odświeżać stronę, to zobaczycie, że coraz więcej informacji, odpowiedzi się pojawia. Możecie wpisywać raz, parę razy. Klikacie w ten link tutaj na dole, albo go sobie kopiujecie na, i do innej zakładki, bo czasem jest tak, że jak się klika tutaj w czacie, to się zawiesza cała platforma. Więc, jak macie możliwość po prostu skopiowania, to sobie skopiujcie. I odpowiadacie w tym wolnym, o popatrzcie, ja już odświeżyłam, jest Fantastyczna Piątka, The Last One, Ekognomy, Bronze for Life, Janusze z Bieszczadnicy, ale jaja. Dobra, Bieszczadnicy, Galaktyczne Lamy, Rafałki, Inglotersi 2. Janusze z Bieszczadnicy, bardzo Was lubię, wszystkich super. Fantastycznie, ok. Słuchajcie, to się, więc widzieliście, jak to się szybko robi. Nie trzeba zakładać konta, nie trzeba się logować, czyli tak naprawdę jesteście cały czas w chmurze. Jak chcecie sobie zapisać to, co zgromadziliście, możecie zrobić zrzut ekranu. Ja tak z reguły robię, zapisuję sobie jako obrazek. Jak ktoś ma aktualne flasze i jawy, to możecie to pobrać na dole jako też chmurę wyrazów albo kod QR. Natomiast słuchajcie, no ja to wykorzystuję zawsze na tu i teraz. Czyli tu i teraz chcę się czegoś dowiedzieć, coś chcemy zebrać, a na bazie tego potem pracujemy. I powiem Wam, że często jak tak wrzucę na popołudnie czy też na nockę uczniom, w nocy na podobno, wiecie, najlepiej się myśli albo przychodzą najlepsze pomysły.
No to potem nad ranem już mam najróżniejsze rzeczy w tej chmurze. Jest to jakiś punkt wyjścia do tego, żeby pracować, bo nie zawsze w danym momencie, jak jesteśmy razem i robimy tą burzę mózgów, jesteśmy w stanie na to wpaść. Więc naprawdę bardzo wam to polecam. To jest szybkie i czasem jak się komunikujecie właśnie online, to można też tak online szybko zebrać, bo jak się pisze na czacie, to to wszystko oczywiście szybko ucieka. Teraz te chmury wyrazów. To tutaj 50% z Was napisało, że robi te chmury wyrazów, że używało. A w jakim programie to robiliście? Napiszcie. Bo ja wcześniej korzystałam z Tagul albo z Wordle. Natomiast teraz polecam tylko i wyłącznie WordArt, znaczy nie z Tagul, tak Xedo. Polecam tylko i wyłącznie WordArt, dlatego że nie trzeba aktualizować żadnych wtyczek. I słuchajcie, a to jest bardzo ważne, na serio. Bo jak zaczyna nam się coś zawieszać, jak zaczyna nas prosić, że trzeba, nie wiem, aktualizować wtyczkę, instalować flesza, Javę. Słuchajcie, to się człowiekowi odechciewa. Natomiast jak wejdziecie na WordArt, zaraz Wam tutaj też wrzucę link, linki możecie sobie albo już zapisywać, ale słuchajcie, dostaniecie też ode mnie potem, mam nadzieję, że szybko, w sumie to nie chciałam udostępniać ekranu, ale w trakcie wymyśliłam, że jednak Wam udostępnię. Nic się nie szkodzi, można będzie zrobić. Poczekajcie, zaraz Wam skopiuję tak, żebyście mieli od razu ze strony. Musicie sobie dodać www, wiecie? www.wordart.com. No i co tutaj się dzieje? No tutaj, wiecie jaka jest różnica do poprzednich? No trzeba utworzyć konto. Trzeba utworzyć konto. Macie wizualizację słów. To jest taki zrzut ekranu zrobiony z tego, jak ja już mam konto i wchodzę, żeby tworzyć chmurkę. To zobaczcie, teraz będę tu podkreślać. Wezmę sobie czerwony. W te miejsca, gdzie jest napis Word, napis Cloud i tutaj dalsze i Enterem przechodzimy do dalszych, wpisujecie słowa, jakie chcecie, żeby się ukazało. Jak ktoś lubi dziubdziać w różnych rzeczach i jest taki, wiecie, dokładny i chce mieć wszystko na picopelo, to może sobie tutaj w rozmiarze zmienić na inne niż jeden, w kolorach zamiast random możecie sobie rozszerzyć i wybrać kolor. Tutaj też możecie sobie wybrać czcionkę też i możecie odznaczyć, że nie chcecie, żeby to słowo się powtarzało. Dzień dobry, Dawid. Natomiast ja robię tak, wiecie, ja lubię szybko, przyjemnie, prosto, intuicyjnie, więc ja wpisuję tylko słowa, słowa, słowa i jest, zdaje się na to, co chmura wymyśli. Natomiast tak jak mówię, jak ktoś jest taki profesjonalny, pedantyczny i lubi się bawić, dziubdziać coś, to może się tu pobawić. Następnie popatrzcie. Tutaj, rozwijając to, wybieram sobie, jaką chcę mieć figurę, kształt. Tutaj fonty, no to wiecie, czcionkę. Layout, to czy ma być w poziomie, w pionie, czy mają być wszystkie pomieszane do góry nogami i tak dalej. No colors and animations, to wiecie, kolory i animacje. Download and share, tutaj jest, że możemy to share'ować bezpośrednio na Face'a, czy też na inne jakieś media społecznościowe, albo możemy to załadować. I to możemy zrobić tylko, jeżeli jesteście zalogowani, tak? Czyli jeżeli macie konto. Jeżeli nie macie konta, no to on będzie Was prosił o założenie. I teraz pamiętać trzeba, żeby zawsze zapisać zmiany, a słowo visualize oznacza zwizualizuj, czyli tu w tym miejscu na przykład ukażą się nasze słowa w kształcie serduszka, jeśli sobie wcześniej z figur wybrałam na przykład serduszko. Więc to jest też, oczywiście to można też od razu wydrukować. Na tablicy interaktywnej to jest takie fajne, że jak się najedzie kursorem na to słowo, to to słowo się tak, wiecie, powiększa. Natomiast normalnie w wersji obrazkowej no to są, jest po prostu obraz z ukrytymi słowami, tak jak ja Wam tutaj wrzuciłam na drugim slajdzie. Dobra. Czyli my, jak widzicie, to w ogóle nie jest trudne. No, angielski na takim poziomie tych podstawowych słów to 100% macie obcykane. Podejrzewam, że jak wiecie, jak gracie we wszystkich, jestem trochę chłopaków, ale jak gracie w jakieś te wszystkie lol-y, CS-y i te różne wszystkie inne sprawy, no to myślę, że podstawowe słowniki to nie jest Wam obce. I gdzieś tam tutaj nie ma strachu przed angielskim. No to teraz kody QR. Też niektórzy napisaliście, że tak, słuchajcie, to ja teraz, bo ja za chwilę będę mówiła o takim programie, pół godziny temu jeszcze zmieniłam prezentację, bo wpadłam na świetny program do tworzenia kodów QR, którego wcześniej nie znałam, ale szybko poznałam i postanowiłam Wam jeszcze dzisiaj pokazać.
Więc słuchajcie, kody QR to są takie magiczne kwadraciki i one są wykorzystywane tak naprawdę nie tylko w edukacji, one się pojawiają w książkach, w czasopismach, w gazetach, nie wiem, w reklamach, tak? Nie mam tu teraz telefonu, bo się ładuje, ale bierzecie telefon, tak? Macie aplikację albo macie na iOS-a tego, to tutaj, co dałam. Nie szkodzi, dobry wieczór. Albo macie QR-droida na Androida. I jak macie tego ściągniętego, to sobie skanujecie czarny kwadracik i od razu Wam się pojawia albo tekst, albo przekierowanie do innej strony online. I teraz tak, fajnie, fajnie by było, jakbyście mieli to teraz, no pewnie macie przy sobie smartfony, mam przynajmniej taką nadzieję, weźcie sobie, jak macie możliwość, chociaż parę osób, ściągnijcie, bo będę miała dla Was takie wyzwanie za chwilę. Jestem ciekawa, czy to, co zrobiłam, uda się Wam rozszyfrować, chociaż to nie jest w ogóle trudne. Najprostszy generator, jaki znam, żeby umieszczać tekst, to jest ten tutaj, qronline.pl. Zaraz Wam wrzucę, wrzucę do niego link. Qronline, słuchajcie, to jest stronka, na której możecie utworzyć własny kod QR z tekstem albo z ukrytym linkiem. Po co w ogóle te kody QR, słuchajcie? No jak chcemy szybko komuś coś przekazać, tak? Albo chcemy wprowadzić, wiecie, taki element tajemniczości. Wy z pewnością prowadzicie bloga, prowadzicie stronę. Czasem fajnie nie opisać wszystkiego. Czasem fajnie nie zdradzać szczegółów, tylko na przykład komuś dać tylko smaczek, a resztę niech sobie doczyta, skanując na przykład kod. Tak? Albo zrobić jakąś zagadkę z czegoś i właśnie ta zagadka jest ukryta pod kodem QR, a wy robicie taki challenge dla wszystkich, że mają Wam w komentarzach odpowiedzieć na to pytanie, czy coś takiego. Słuchajcie, to jest taki dodatkowy element tajemnicy, ale też takiej motywacji i ciekawości, rozbudzania ciekawości i angażowania odbiorców. Oprócz tego, na przykład, nie wiem, chcecie się pochwalić w szkole tym projektem, w taki jakiś inny, niestandardowy sposób, to możecie robić zajawki, że poumieszczacie takie kody QR co jakiś czas po korytarzu czy umieszczone, czy też na tablicach, czy też na, nie wiem, na oknach, na parapetach. I wiecie, i możecie mówić, a możecie nic nie mówić. Możecie napisać ze skanu albo jeszcze dodać jakiś taki, wiecie, tajemniczy komentarz, żeby innych zmotywować do tego, żeby im się chciało potem to odczytać, zeskanować i zobaczyć, co tam jest. Chyba że nie możecie używać w szkole telefonu. Tak też może być. Nie wiem, jak jest u Was. Ale może też tak być. Ale to jest kolejne, żeby przekonać do tego, że warto właśnie, bo chodzi o to, żeby pokazać też ten edukacyjny wymiar. Więc od czegoś trzeba zacząć, tak? Myślę sobie, że jeśli to będzie edukacyjne, pokazujące, w jaki sposób coś fajne wymyślicie, to możecie coś takiego zrobić i uda Wam się, wierzę w Was, na pewno przekonać, żeby zrobić jakąś dyspensę na jeden dzień, czy też, nie wiem, na dwie przerwy. Wymyślcie coś. Na pewno jak się ma argumenty, to jesteśmy w stanie przekonać innych. No i słuchajcie, jak jesteście na tej stronie, to może to wpisujecie tekst, tak naprawdę albo adres strony www i potem wybieracie tylko jakość, rozmiar i klikacie po prostu utwórz. I macie już kod QR i pobieracie to jako obrazek. Jest zakaz niestety. Ale postaram, no ja też tak liczę, słuchajcie, no u mnie też nie jest tak, że można używać cały czas, tak? Ja używam mocnych argumentów, dlaczego ja chcę pozwalać uczniom używać na niemieckim na przykład telefonów lub też dlaczego na akcjach korytarzowych chcę używać telefonów i jeśli są te argumenty, to naprawdę to działa, także musicie po prostu zrobić burzę mózgów na Answer Garden, zebrać pomysły, jak przekonać i dacie radę. I teraz to, co ja dla Was mam, no to słuchajcie, znalazłam świetną stronę, QR Info, po prostu genialna, tu zrobiłam zrzut ekranu, jest mega prosta, nie trzeba tworzyć konta, nie trzeba się logować, zresztą na poprzedniej też nie. I słuchajcie, tutaj możecie stworzyć kod QR z wideo, czyli jeżeli na przykład macie, nagracie siebie krótki filmik przedstawiający Wasz projekt albo o czym jest i macie ten filmik na pulpicie, to możecie go tutaj po prostu schować, tak? Czyli klikacie w to i zamiast tekstu czy linku wrzucacie filmik, który po zeskanowaniu się odtworzy ludziom na tych smartfonach. Powiem, że bajer, ja już mam pomysł i ja to na pewno wykorzystam. Druga możliwość, że dacie audio, czyli nagracie jakąś wiadomość głosową, czy to właśnie na dyktafonie telefonowym i ściągniecie ją sobie na pulpit, czy też macie nagrane wcześniej, tak? Są różne
Są różne takie stronki, gdzie można nagrywać i pobierać jako MP3. Voice Recorder, no, Voice Recorder jest chyba taki najbardziej znany. Jak się wpisze w necie, to się zaraz pojawi i automatycznie pobieracie jako MP3. Możecie z obrazkiem, co w QR Online, tym poprzednim, co Wam dałam, jest niemożliwe. Tam tekst albo www, a tu też można obrazek. Super to jest, naprawdę. No i plik. Jeszcze pliku nie przetestowałam, bo tak jak Wam mówię, dopiero pół godziny na to wpadłam. Czasem tak mam. Ale już przetestowałam te inne możliwości i super działa. Natomiast ja mam dla Was i oczywiście możecie tworzyć konto i się logować i pewnie sobie myślę, że tworzenie tego konta spowoduje, że będziecie tam mieć tą bazę swoją. Ja teraz tworzyłam bez konta, ale też mogłam pobrać, ale to powoduje, że muszę je sobie zapisywać w katalogu, jeżeli chcę je zatrzymać i później wykorzystywać znowu. Zobaczcie teraz, mam dla Was wyzwanie. Ja bym chciała, żebyście mi napisali w komentarzu, co jest ukryte pod tymi kodami QR. Czyli żeby to zrobić, musicie po prostu zeskanować. Właśnie Wam mówiłam wcześniej, że jak ktoś nie ma, to może by tak sobie zainstalował, więc może znajdą się jacyś ochotnicy, którzy zechcą zeskanować i napisać mi w komentarzu, co jest ukryte pod tymi kodami QR. Bo taka jestem ciekawa. Zapomniałam już. Zapomniałam. I tak bym chciała, żebyście mi przypomnieli. Więc może się ktoś znajdzie. Jestem ciekawa, czy Wam się uda. Skanujecie po prostu. Kto nie robił, to będzie mógł pierwszy raz to zrobić i zobaczyć, że to działa. Aha, a, grupa The Last One. No przecież ja wiedziałam, że ostatni będą pierwszymi. Okej. Ale Gabriela Mróz też już. I Mission Impossible i Galaktyczne Lamy też są szybkie. Drugie raz. Aha, okej, czyli działa. Skoro jest, to działa. Czyli muzyka gra. A inwazja, słuchajcie, te pozytywne emotikony, to ja mam taki projekt handmade'u i szyjemy właśnie z drugimi, z trzecimi klasami gimnazjum, szyjemy. I to właśnie, to powstały emotikony, wiecie? Właśnie powstały takie emotikony, na żywca to szyli wasi rówieśnicy. Także to chciałam wam pokazać. Będziemy na WOŚP-ie sprzedawać, wiecie? Bo też bierzemy udział w WOŚP-ie i wtedy jak szyjemy takie rzeczy, to potem je sprzedajemy. I takie różne powstały. Największe, słuchajcie, zgadnijcie, co z tych emotikonów wzbudziło największą reakcję i co się najbardziej podoba. Jaki macie pomysł, który z tych emotikonów tam umieszczonych wzbudza najwięcej emocji? Macie jakąś wizję na ten temat? Co to może być z tych tam emotikonów? Powiem Wam, jak Wy nie napiszecie, to jasne, że Wam powiem, ale czekam, bo może Wy wpadniecie na to. Co wzbudza tam z tych wszystkich umieszczonych, a jest ich chyba około 30 coś. Co wzbudza? Ciekawe pytanie. Aha, okej. Okay. Jest taki emotikon, który wzbudza dużo emocji. I zawsze moi uczniowie mówią, że proszę Pani, możemy to użyć też? A my, no dobra, uszyjcie. Jak macie taką wizję, to uszyjcie. No ciekawe. Widzę, że piszecie, a nic się nie pojawia. Ciekawe, czy ktoś wpadnie. Wiecie, nie musicie się... Napisałabym, ale nie... Kupa, tak jest, dokładnie. Okej, okay, dobra. To zawsze mnie śmieszy. Pamiętam, jak pierwszy raz mi uczniowie, uczennice w sumie zadali pytanie, proszę Pani, a możemy użyć kupę? Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jest taki emotikon, słuchajcie. To też widzicie, to też się uczy od uczniów. Także powstała i to jest całkiem sympatyczne, bo to wzbudza emocje. A wszystko, co wzbudza emocje, jest fajne. Pamiętajcie o tym. Nowoczesne technologie też macie wykorzystać po to, żeby, zadymeczka, żeby właśnie wzbudzały emocje. O to chodzi, żeby się o nich rozmawiało, żeby było coś ciekawe, żeby się pojawił uśmiech na twarzy, także po to. Słuchajcie, wirtualna ulotka, to już mówiłam, Smore. Smore jest idealnym narzędziem do tego, zaraz Wam dam znowu link. Smore jest na serio fantastycznym narzędziem, trzeba się logować tutaj, trzeba się logować, ale słuchajcie, oczywiście te ulotki można stworzyć też w takiej formie, możecie je wydrukować i świetnie się, słuchajcie, tworzy, widzicie, tak naprawdę, zobaczcie, co tu można dodawać, teksty, obrazki, eventy, czyli wydarzenia i macie czas dokładny podany, godzina, data,
Możecie też dołączyć audio, jak chcecie. Pobiera się link tutaj, można też zaembedować, że przekierowanie jest i tak dalej. I możecie też dodać formularz. Oprócz tego widzicie tytuły, galerie, jakąś krótkie bio na przykład osób, które będą, jak na przykład o konferencji piszecie, to można też dodać takie osób. Przyciski fajne, które przekierowują nas na inne strony. Świetnie to wygląda, ja Wam za chwilę podam parę linków, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda w praniu. I na przykład podam Wam zaproszenie, podam Wam link do bloga, starego bloga, ale moich uczennic, które prowadziły taki blog Pawłowickie Metamorfozy. Jak sobie klikniecie, to tam będzie też ta właśnie ta ulotka, jak to wygląda na blogu, i to jest zaproszenie na wojsk, wiecie, więc taki będziecie mieć krótki obraz tego, jak to wygląda. Możecie sobie tam poklikać i zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj naprawdę fajna sprawa. Tutaj też pokażę Wam, jak fajnie to wykorzystała nauczycielka 1-3, pokażę Wam drugie. Zaprosiła na warsztaty klasowe, też dzieci z rodzicami, żeby zrobić bombki i tak dalej. Więc tutaj też, jak będziecie robić jakąś prezentację, albo chcecie zrobić jakieś na przykład spotkanie, zaprosić społeczność, albo nie wiem, innych ludzi też, to oprócz tego, że zrobicie taką papierową, albo tą możecie też oczywiście wydrukować, jeżeli Wam będzie układ odpowiadał, to możecie też zrobić cyfrowe i wtedy to podać dalej. I to już w takiej formie, jak chcecie. Więc to jest też bardzo, bardzo fajne narzędzie. Polecam też, słuchajcie, nie mam tego w planie, więc tylko o tym wspomnę, ale jak się zajaracie na te narzędzia, to myślę sobie, że takie, że zawsze się znajdują takie osoby, które po prostu gdzieś tam potem wkręcą się w to bardzo i wykorzystują także w różnych innych rzeczach. Słuchajcie, daję Wam jeszcze Canwę. Canva jest świetna. Ale Canva, słuchajcie, odbiera tylko i wyłącznie na Chromie. Na innych nawet nie szukajcie, bo po prostu pojawi Wam się informacja. W Canwie możecie też robić plakaty, infografiki, tak naprawdę dostosować do swoich potrzeb. Zaproszenia też. Możecie robić nagłówki na Face'a, bo tam są takie formaty, że chcecie mieć na przykład do zdjęcia w tle coś, albo chcecie mieć tylko na ściankę, albo tylko na Walla, albo na Twittera na przykład, czy też na Insta coś robić typowo, więc jak prowadzicie takie fanpage'e, czy też wydarzenia z Waszego projektu, to jak najbardziej w Canwie macie też szablony i możecie to wykorzystać maksymalnie. Więc polecam Wam też, bo popatrzcie, obraz jest bardzo ważny. Sami wykorzystujecie obrazy, sami gdzieś tam wizualnie, to najbardziej na Was działa, tak? Przeglądanie tych filmików, nie? Kotki szczególnie są tutaj. Memy i te sprawy, właśnie, nie bójcie się też robić fajnych memów edukacyjnych, co to za problem? Jeżeli będziecie mieć fajne hasło, fajnie zmotywowane, róbcie też memy, memy przyciągają. W związku z tym próbujcie też w taki sposób, bo ja uważam, że wszystko, co przyciąga, a obraz bardzo przyciąga, zrobiony z głową jest super. W związku z tym polecam Wam. Dobra, słuchajcie, ja muszę kontrolować czas, bo to jest taka gaduła. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to już Wam podałam te linki. Słuchajcie, Padlet. Padlet to jest taka tablica korkowa online, czyli mamy sobie tablicę korkową w klasie i jak mamy pomysły, to przyczepiamy na karteczkach, nie? Poczekajcie, tu gdzieś mam takie karteczki. O, bierzemy karteczki, nie? Zapisujemy i przyczepiamy i to mamy, ja mam taką malodówkę, można magnesem, tak? Przyczepiamy rzeczy, o których nie chcemy zapominać, czy też zapisujemy sobie jakąś burzę mózgów, no to robimy, że tak powiem, analogowo, tak? I to możemy robić w klasie, w każdej chwili i tak dalej. Natomiast czasem nie mamy tyle czasu na spotkanie w realu, w związku z tym musimy nasze aktywności przeciągnąć na troszeczkę na czas w necie, tak? Kiedy kto ma. I wówczas do tego możemy wykorzystać Padlet, czyli korkową tablicę. Jak to funkcjonuje, słuchajcie? To ja Wam tu zaraz wrzucę Padlet, który robiłam na webinarze dla Waszych nauczycieli i Wy spróbujcie tam trochę pokombinować. Ja go tak podzieliłam, ja go tak trochę podzieliłam na kolumny, a co, dodam jeszcze, a co mają
do powiedzenia uczniowie? O, dodam nową kolumnę i zobaczycie zaraz, jak to wygląda. Zaraz Wam dam link. Kliknijcie ten link. Muszę to zapisać. Dobra, jest. Już Wam daję link. Ctrl-C. Macie link do Padleta. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. To ktoś musi założyć. Ja już namawiałam Waszych nauczycieli, żeby to zrobili, bo bez sensu mieć anonimowe tablice. Bo albo musicie gdzieś gromadzić te linki i one potem znikną w tych przestworzach internetu. Najlepiej mieć po prostu konto. Ja mam akurat połączone z Face'em i możecie sobie gromadzić właśnie pomysły na projekt. Możecie gromadzić sobie materiały tematyczne, wszystkie do danego, albo możecie robić sobie takie zarządzanie projektem, coś w stylu, jak ja Wam teraz wrzuciłam na tej tablicy, że sobie zapisujecie, a możecie też komentować, możecie też głosować i tak dalej. Spróbujcie pododawać. Zobaczcie, co już zrobiliśmy, jest kolumna, na jakim etapie jesteśmy, możecie dodać, co mamy do zrobienia. I ja tutaj dodałam jeszcze kolumnę, a co mają do powiedzenia uczniowie, więc możecie się wypowiedzieć, jak chcecie. Tak, efekty Waszych działań umieszczajcie na padlecie projektowym, tak jest. I teraz miałam ten padlet projektowy i teraz Pani Daria, jakby Pani, o super, że Pani umieściła, świetnie. I to jest też fajne właśnie, bo widzicie, że wszystkie efekty projektów też Centrum Edukacji Obywatelskiej zbiera, więc to potem wszystko jest w jednym miejscu, można fajnie przeglądać. A Padlet się teraz tak zmienił, że Wy decydujecie, w jakiej formie to ma być. Czy chcecie, żeby to były informacje jedna obok drugiej? Czy chcecie, żeby to były informacje byle jak? Co powoduje, że jak jest ich dużo, to będą pomieszane. Czy chcecie, aby one były po prostu kolumnowo, tak jak ja zrobiłam, i czyli, że dopisujecie różne rzeczy. Ja muszę zobaczyć, czy coś dopisaliście. Jezus, jak super, świetnie, dolarczy pozdrawiają. Fantastycznie, słuchajcie, ja już sobie teraz wszędzie dodam 5 gwiazdek, zobaczcie, bo wszędzie można, mogę dodawać gwiazdki i to jest fantastyczne. Wy też możecie polubić, co chcecie, żeby zobaczyć, możecie skomentować wszystko. Super, bardzo Wam dziękuję za te aktywności, bo to widzicie, jak to funkcjonuje. Oprócz tego fajne jest to, że możecie spersonalizować w Padlecie nazwę, tak? Czyli jak chcecie, żeby Padlet miał, zobaczcie, jak ja Wam tutaj dałam link, to jest https://padlet.com/MartaFB, czyli ja jestem Marta Fiorkiewicz-Borkowska, taka jest nazwa, Marta FB ogólnie wszystkich moich Padletów, bo takie mam konto. I łamane przez, i teraz tak, Padlet sam tworzy kombinację cyfr i liter. No to czasem wiecie, jak będziemy dyktować, to jest to trudne do zapamiętania. Natomiast ja sobie zrobiłam, widzicie, MP webinar i to już jest łatwe do zapamiętania, tak? Wy możecie sobie dać, nie wiem, poczekajcie, muszę tu rozkminić, jakie macie nazwy tych swoich, tam dolarki były, tak? I różne inne rzeczy, okej, okay, dobrze, zapomniałam, The Last One, czy coś takiego. I tam byliście jeszcze Janusze, tak? Janusze jeszcze były, dobra. I słuchajcie, w związku z tym Padlet w ten sposób funkcjonuje, że możecie też komentować, dodawać i to Wy decydujecie. I tak naprawdę możecie też moderować komentarze, jak chcecie. To też jest na przykład, jak nauczyciel prowadzi, to może moderować, czyli że dopiero się one pojawią, jak będą zamoderowane. Możecie zrobić grupę tajną, czyli że tylko ten, kto ma link, ma dostęp. Inni już nie znajdą gdzieś tam w Google, jak będą szukać po hasła. Także to są takie też ważne informacje. No i jest po polsku, w razie dla tych, którzy gdzieś tam się trochę stresują językiem. Dobrze, słuchajcie, to teraz popatrzcie, jak to wygląda, bo zrobiłam Wam parę zrzutów, więc wybieraj, jak już jesteście na tym padlecie, to widzicie, możecie wybrać swój styl, właśnie siatkę, strumieniowo, wykres nawet organizacyjny, co słuchajcie, to jest też świetne, bo wykres organizacyjny wygląda naprawdę jak taki wykres, jest coś na górze i są, wiecie, diagramy. I to jest też świetne, na przykład jak chcemy pokazać strukturę naszego projektu, tak, czyli nie wiem, na czele jest nauczyciel, potem mamy liderów albo jakieś podgrupy i kto należy do tych grup, też świetnie to można przedstawić. W związku z tym to w zależności, co chcecie wykonać, to zaznaczacie. Jeżeli to już zrobicie, czyli wybierzecie styl, to możecie też zaprosić innych do współpracy, tak? Możecie zaprosić podając im link, a możecie po e-mailu i wtedy wszyscy administrujecie tak naprawdę tą tablicę korkową online.
Oprócz tego możecie zaznaczyć, że mogą inni komentować, że mogą reagować, tak jak ja, że te gwiazdki. Oraz, że można edytować w czasie rzeczywistym, czyli to, co Wy teraz robicie, cały czas ja dostaję powiadomienia, że ktoś coś tam umieszcza. Teraz zobaczcie. I potem przechodzimy już do dawania postów. Wystarczy, że klikniecie w tablicy, jak na przykład będzie ścianka, to wystarczy, że klikniecie, napiszecie, nie wiem, tytuł, ewentualnie swoje imię. Ja zawsze, no nie radzę, żeby pisać, wiecie, całych imion i nazwisk. Jak już to polecam pisać ksywki albo imię i pierwszą literę nazwiska, tak? Jeżeli są osoby o tych samych imionach. No i potem dodajecie już, za pomocą plusika wstawiacie treści, możecie link wstawić, będzie od razu przekierowanie filmiki, obrazki. Fajnie sobie to też, a propos nawet nie projektu, ale też jak się przygotowujecie na przykład, nie wiem, do sprawdzianu, czy też do jej, wiecie, macie jakieś zagadnienie tematyczne, jak macie jakieś różne materiały w sieci, to możecie sobie też wszystko do tego tematu zgromadzić na takiej tablicy. I to jest też fajne, bo nie musicie tego szukać. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś gromadziłam zakładki, jak rozbijałam zakładki w przeglądarce, to ta strona nie miała końca, a ja się już tak denerwowałam w końcu, bo nie umiałam znaleźć tego, co sobie niby do tych zakładek kiedyś napisałam. Padlet, ale też Pinterest, jak znacie, to porządkują nasze zasoby w sieci, czyli że możemy je uporządkować, pohasłować i jest. No i teraz na chwilę zniknęłam, już jestem. No i oczywiście możecie to udostępniać i Wy zdecydujecie, na jakich zasadach ktoś inny może robić. Czyli czy pozwalacie mu tylko wpisywać, czy pozwalacie mu też na przykład przesuwać albo, nie wiem, usuwać i tak dalej. Jasne, że najbezpieczniej jest, jeżeli obcym dajemy, to żeby tylko dodawali, a nie tam coś nam mieszali. Ale to jest fajne, że to decydujecie o tym. No i to jest, słuchajcie, to jest to właśnie, co teraz, to co ja już Wam wcześniej dałam, żeby się działo w trakcie. Boże, cały czas tutaj ktoś pisze, komentujecie. Cieszę się, że tutaj, że bawicie. Fantastycznie. Zawsze jest, ostatnio egzamin gimnazjalny z niemieckiego moi uczniowie zdają. Właśnie się spotkaliśmy w takim pokoju webinarowym, żeby porozmawiać o egzaminie i o tym, jak mogą, wiecie, zwiększyć zasób swojej wiedzy. Czasem tak z nimi się spotykam. Spokojnie, ja taki zestaw tych wszystkich linków dostaniecie od Pani Darii, ja jej prześlę, ona ma do Was maila i dostaniecie taki zestaw tych wszystkich linków, a oprócz tego, nie wiem, pewnie będzie jeszcze to nagranie udostępnione, albo też prezentacja, nie ma problemu, więc wszystko będzie, więc tym się najmniej stresujcie, tak? Ja zrobię takie zestawienie, zresztą za chwilę chcę Wam pokazać, jak takie coś można zrobić. Słuchajcie, Learning Appsy napisaliście. Słuchajcie, Learning, ja nie będę się o nich za bardzo rozwodzić, zaraz Wam tutaj dam link, zaraz Wam dam link do Learning Appsów, jak ktoś nie zna. Po co mogą Wam się dać projekty? Bo to są generalnie to są ćwiczenia interaktywne, tak? Czyli interaktywne ćwiczenia, możecie tu zrobić memory, możecie robić quizy i tak dalej. No po co się może przydać? No właśnie, jeżeli prowadzicie bloga, albo macie fanpage, czy też w innych mediach społecznościowych jesteście, to czemu nie zaangażować publiczności w taki sposób, żeby zrobić dla nich na przykład z tematyki, którą przerabiacie, jakiś, wiecie, jakiegoś ćwiczonka. Wy się przez to nauczycie, utrwalicie wiedzę, a innych w fajny sposób zaangażujecie, że będą chcieli te treści poznać. Czyli zrobicie jakieś memory, jakąś wykreślankę, jakąś krzyżóweczkę interaktywną, bo tu wszystko jest. Jest interfejs, słuchajcie, bardzo podoba, jak klikniecie zrób takie samo, to tak naprawdę macie po kolei pokazane, jak to jest zrobione, a Wy tylko nadpisujecie i robicie swoje. Więc tutaj poważnie, nie powinniście mieć problemów. No i jest w języku polskim, możecie sobie oczywiście zmienić na język niemiecki, jak chcecie, ale cała platforma jest w języku polskim. Słuchaj, tutaj Zenon zaznacza, że przerywa. Boże, coś u Ciebie, bo u mnie jest ok, wiesz, z mojej strony jest ok. Z reguły jak coś przerywa też u mnie, to jest tak, że ja się też zawieszam, więc może być tak, że coś po Twojej stronie. Geniali, słuchajcie, geniali jest genialne. No co wam, mam wam powiedzieć? To jest też jakiś miesiąc temu to narzędzie odkryłam. I co tu możemy zrobić? No popatrzcie, ja wam zrobiłam zrzut ekranu ze strony po zalogowaniu. Możecie robić interaktywne obrazki.
interaktywne propozycje. Możecie robić prezentacje w ogóle na podstawie szablonu. Czyli zobaczcie, zbliżają się święta, można wybrać ten szablon i już możecie tam na przykład takie, wiecie, w fajnej formie życzenia świąteczne od siebie wysłać ludziom, tak? W takiej formie. Czy też wrzucić, czy też nawet na stronę szkoły właśnie wrzucić, albo właśnie na wasz fanpage projektu, wpisując tam właśnie, że wasza ekipa życzy coś, tam możecie przemycić swoje rzeczy. Możecie też zrobić interaktywne obrazki, czyli jak można się przedstawić interaktywnie. Robicie zdjęcie swojej grupy, wrzucacie tutaj na tą stronę i robicie znaczniki interaktywne, że jak ktoś na ten znacznik naciśnie, to będzie, to przeczyta na przykład dodatkową o was informację. Albo na przykład przekieruje go na jakąś stronę. Tak naprawdę to od was zależy, co tu chcecie zrobić. I to jest proste narzędzie. Fakt, nie jest po polsku. Po angielsku jest, ale jest naprawdę prosty. Pokażę wam, jak zrobić. Słuchajcie, ja teraz spróbuję udostępnić ekran. I zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Dobra, chyba mnie nie słyszeliście przez chwilę. No tak nie. Dobra, chyba jednak jak próbuję się połączyć, to coś się. Wrócę zawsze wraz. Nie martwcie się o to. Boję się, że jak jeszcze raz to zrobię, to znowu mnie wyrzuci, ale powiem wam tak. Jak się wchodzi na tą stronę i założycie konto. To jest to naprawdę znowu, super. Słuchajcie, musimy, ja muszę sobie to zobaczyć, tak, tutaj do tego geniali. Słuchajcie, jak już założycie konto i przejdziecie na ten link, co wam tu dałam, to trzeba wybrać Interactive Picture Image, to jak w to klikniecie, to tam są trzy kroki, jak zrobić taki interaktywny obrazik. Pierwszy krok to załaduj ten obraz, do którego chcesz coś zrobić interaktywnie. Drugi krok to dodaj znaczniki. Znaczniki są po lewej stronie przy Interactive, to nawet Interactive po angielsku nawet brzmi jak po polsku. I tam sobie wybieracie kółeczko, ruszający się, jaki chcecie. I jak coś mnie nie lubi, coś mnie nie lubi, bo mnie się znowu mnie zawiesza. Coś się dzieje naprawdę z tą platformą. Mi pokazuje teraz, że mam słabe połączenie. Nie mam pojęcia czemu. Dobra, bo widzę, że mam. Słuchajcie, bo mnie.
cały czas. Po prostu wpisujecie szablon, tak? Coś się dzieje cały czas, ale ja powtarzam cały czas, w sumie co ja powtarzam teraz to samo. Ok, dobra. Więc wam to możecie utworzyć też za pomocą Face'a, Gmaila albo zupełnie od nowa. I tak jak wam mówię, warto, mapy nawet macie, możecie zrobić interaktywne mapy, to jest naprawdę świetne. Ja uważam, że fajnie znać takie programy, bo możecie zawsze czymś zaskoczyć. Przyjdzie taki moment, że trzeba będzie prezentację, tak, swój projekt, coś o nim powiedzieć. No ileż można, słuchajcie, PowerPointa, tak? PowerPoint może nas zaskoczyć, oczywiście, ale ile można cały czas w PowerPointie? Prezi, dobra, jest też Prezi, ale Prezi już też się staje mega popularne. No to słuchajcie, trzeba, ja wam tu podaję nazwy innych, oprócz Geniali. Amaze jest świetny. Jest też Adobe Spark, jakbyście byli zainteresowani. Adobe Spark jest też świetny, jakby ktoś chciał rozkminić. I Pouchun, tu możecie robić animacje podsumowujące projekt. I to też polecam wam, jak macie tutaj kogoś w swojej drużynie, kto lubi tak bawić się, że zrobić jakieś animacje, dodać muzyczkę, coś takiego, to jest dla niego program, Pouchun. To tu możecie zlecić tej osobie, albo może ona sama się do tego zgłosi. Tak, już zaraz, tylko że zaraz wam podam linki, ale też w tym dodatkowym dokumencie ja wam też poumieszczam te linki, do których mówiłam, dobra? Żeby też, żebyście też mieli to wszystko w jednym. Ja to jeszcze dzisiaj wyślę do pani Darii, żeby wam to później rozesłała. Ja naprawdę jestem zwolenniczką tego, abyście różnicowali swoje działania, tak? Czyli nie zawsze przyzwyczajali się do tego samego narzędzia, bo to się robi nudne. Pomyślcie sobie, jak nauczyciel prowadzi lekcje cały czas w ten sam sposób, to jest nudne. Dla mnie też to jest nudne, jak ja prowadzę w ten sam sposób. Więc jeżeli natomiast robi coś innego, to gdzieś tam coś wrzuci, to nagle jest, wiecie, ten efekt taki wow. I o to też chodzi w projektach, żeby zaskakiwać, że nie cały czas jedno i to samo, tylko co jakiś czas coś wrzucać. Więc być może dlatego może wam się wydawać, że teraz tutaj, wiecie, taka inspiracja, taki natłok tego wszystkiego, ale te narzędzia, słuchajcie, naprawdę nie są trudne. Naprawdę nie są trudne, ale musicie mieć jakąś sobie taką chęć, żeby je, wiecie, rozkminić i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A naprawdę mogą być fajne rzeczy. Jak sobie wejdziecie na mojego bloga Deutschfun, to ja tam wykorzystuję połowę z tych rzeczy. Robię materiały dla uczniów, czy też potem oni sami mi coś przygotowują. Możecie sobie, jak piszecie Deutschfun w Google, teraz nie chcę, wiecie, zmieniać tematu, to tam zobaczycie, jak to może w praktyce wyglądać. Natomiast ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście próbowali, bo to zrobi wasz projekt bardziej atrakcyjnym. To przyciągnie innych ludzi. Poza tym to spowoduje, że innym się też zachce, że inni też będą zaciekawieniem na to patrzeć. I to jest właśnie ta frajda. A wy będziecie mieć poczucie, że zrobiliście coś inaczej, że jesteście kreatywni, że udało wam się właśnie i wasze kompetencje cyfrowe wzrosną. To są same plusy moim zdaniem. No dobra, słuchajcie, to praktyczne zastosowanie to było tak naprawdę mówione. Chciałabym, abyście teraz, wyście już wyrazili na tamtym padlecie, ale teraz chciałam wam pokazać padlet w innej odsłonie, w ogóle w nie takiej kolumnowej, tylko że tu luźno możecie wrzucać, powrzucajcie tu na padlet mi właśnie wasze opinie, a jak macie jakieś pytania, to jeszcze tu na czacie możecie pisać. Spokojnie mamy 5 minut, nawet ponad, więc jak macie jakieś pytania do któregoś z tych narzędzi, to pytajcie się, ja wam odpowiem. No szkoda, że z tym udostępnianiem jest problem, ale boję się, że się znowu zawieszę, wiecie, bo tutaj podobno są aktualizacje platformy, platforma się zmienia, więc może się coś dziać i boję się, że jak znowu coś zacznę klikać, udostępniać, to coś się zadzieje. Więc na tym bym prosiła takie wasze opinie. Piszecie po prostu, czy można, aha, wy tu też piszecie, czy można robić kody QR do aplikacji Learning Apps? Tak, słuchajcie, te kody QR w aplikacji Learning Apps robią się same. Czyli jak utworzycie interaktywne ćwiczenie, poczekajcie, ja zaraz wam dam jakieś interaktywne ćwiczenie na Learning Appsa, jakieś moje, zaraz wam dam, to sobie zobaczycie link do niego. Ja mam wieczny problem, że zapominam haseł.
Już ostatnio się umówiłam, że będę zawsze miała wszędzie ten sam, a potem się okazuje, że zapominam i teraz obawiam się, że znowu. O nie, dobra, jestem już. Zaraz Wam dam w moich aplikacjach, mam taką jedną właśnie na młodzi przedsiębiorczy zrobione. Poczekajcie, zaraz coś wymyślę. Gdzieś to miałam. O, jest. Mam wykreślankę, mam. O, mam wykreślankę takich słówek dla Was. I zaraz Wam dam tutaj i zobaczcie sobie, że w tym ćwiczeniu na dole automatycznie się zrobił kod QR. Na dole macie linki do tej strony i kod QR. Jak sobie klikniecie, to zobaczycie, że no właśnie, automatycznie Wam generuje. To jest super. Co Wy tu jeszcze macie za pytania? Oj, dziękuję, dziękuję, że bardzo stylowo również. Cokolwiek to znaczy. Czy będzie jeszcze kiedyś webinarium z Panią? Nie wiem, musicie się spytać, musicie pytać organizatorów. Galaktyczne lamy, ja też dziękuję, że byliście. Super. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie opinie. Słuchajcie, dla mnie, dla takiej prowadzącej, to jest po prostu fajnie usłyszeć informację zwrotną. To tak jak Wy pewnie lubicie usłyszeć więcej na temat tego, co robicie. I to jest bardzo fajne, że piszecie. Jak macie jakieś pytania, piszcie jeszcze. Chętnie na nie odpowiem. Czarnowscy prezesi dziękują za spotkanie. Super. Dzięki Pani, na pewno nasze projekty będą rozszerzone. Ja mam taką nadzieję. Weźcie mi tam, podrzucajcie. Dobra, już jestem. Dobra, słuchajcie. Pojawiłam się. Klik mnie wygania. Dobra, już napisałam. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Ja już Wam piszę, dziękuję Wam bardzo, naprawdę, fajnie, że byliście, tu jest mail do mnie, jakbyście chcieli, to można pisać, jak macie jakieś pytania, czy cokolwiek byście chcieli, ja odpisuję, wiecie, odpisuję. Słuchajcie, życzę Wam super projektu, żebyście dalej działali, żebyście wszystkie narzędzia zmieść w czasie, więc no dobra, znowu wróciłam. To jest ważne. Pokazujcie, wy młodzi, pokazujcie, że wiecie, że nowoczesne technologie są fajne, bo jak wy nie będziecie pokazywać, jak fajnie wykorzystywać, to dorośli tego nie zrozumieją. A gimnazjaliści wy tym bardziej. Pokazujcie, że to żal, że już nie ma gimnazjów. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.